Granica rzeczywistości to pierwszy tom przygód Torquilla Amora, czyli Game Deka. Jak wyglądała kiedyś książeczka papierowa? Była tej grubości, jeśli chodzi o wydanie e-bookowe w cdp.pl, to grubość jest większa, dlatego że można powiedzieć, że to jest wersja reżyserska rozszerzona. Jest jedno opowiadanie więcej, to jest opowiadanie prośba, tak zwane słynne 13 opowiadanie, którego często fani Game Deka nie mogli przeczytać, bo nie było zawarte w pierwszym tomie. I jest wiele dodatkowych smaczków dodanych, jest to wersja taka uzupełniona, wzbogacona, uspójniona z tymi tomami, które są dalej. O czym jest Game Deck? O czym jest granica rzeczywistości? No tutaj niestety muszę obrazić fanów Game Decka i powiedzieć, co to znaczy być Game Deckiem. Game Deck to jest słowo, które powstało ze zbitki słów game i detective, czyli gierczany detektyw. I to jest człowiek, który rozwiązuje zagadki w grach. Czyli można już z tego wstępu wywnioskować, że mamy świat przyszłości, w których gry są bardzo popularne. Konkretnie jest koniec XXI wieku, ale nie wszyscy są przekonani, czy rzeczywiście jest to koniec XXI wieku, dlatego że 80 lat wstecz miał miejsce tak zwany krach temporalny, podczas którego ludziom pomieszały się daty. I do końca tak naprawdę nie wiadomo, który mamy rok. Jeśli się przyjrzymy tej książce bliżej, jeśli przyjrzymy się temu, jaki jest anturaż, jakie jest otoczenie tej książki, to się może okazać, że coś tutaj nie gra z tym czasem. No ale to jest historia, która jest dopowiedziana w następnych tomach. Tak czy owak, oficjalnie jest XXI wiek, jego końcówka i co? I światem rządzą korporacje. Znaczy, w dzisiejszych czasach też światem rządzą korporacje, ale to jeszcze nie jest takie oczywiste. W granicy rzeczywistości się Game Decka jest to już oczywiste. Gdzie żyją ludzie? Ludzie żyją w miastach klatkach, dlatego że ekosystem stał się tak agresywny, że trzeba było się od niego oddzielić barierami ABB, Anti-Bios Barriers. I jest on tak szkodliwy dla człowieka, że ludzie mieszkają sobie w takich enklawach, w wielkich miastach, megamiastach. Jednym z tych miast jest Warsaw City, gdzie mieszka Game Deck, gdzie mieszka Torquilla Amora. Tym, że za barierami ABB jest niebezpiecznie, nikt się za bardzo nie przejmuje, dlatego że bardzo duża część populacji przesiaduje w grach, czyli w tak zwanych światach sensorycznych. I tych gier są setki, tysiące. Bardzo duża część populacji korzysta z tych rzeczywistości i korzysta z nich w taki sposób, że przebywa w tych rzeczywistościach wirtualnych nawet po kilka dni. To jest możliwe dzięki temu, co wymyśliłem w tej książce. Jestem z wykształcenia lekarzem, więc podszedłem dosyć poważnie do tego, jak można przebywać w rzeczywistościach wirtualnych. Więc do tego potrzebne jest łoże, do tego potrzebny jest kombinezon, który przeciwdziała odleżynom i wychłodzeniu ciała. Potrzebny jest zasobnik infuzyjny, dzięki któremu ciało będzie odżywiane podczas przebywania w wirtualiach. No i potrzebny jest oczywiście game pill, czyli specjalna taka tabletka, która przestawia tory metaboliczne naszego organizmu w taki sposób, żebyśmy się nie musieli martwić o przepełnienie pęcherza moczowego i jelita grubego. No i oczywiście potrzebny jest hełm. Hełm wirtualny, który robi coś podobnego do tego, co się dzieje w sposób naturalny wtedy, kiedy zasypiamy. Kiedy człowiek zasypia i śni, może mu się śnić, że biegnie, ale nogi mu się nie ruszają. Może mu się śnić, że strzela do kogoś, ale jego ręce pozostają w spoczynku. Jest jakby odcięcie obszarów motorycznych mózgu od ciała. I mniej więcej podobny proces zachodzi wtedy, kiedy człowiek wchodzi w grę. Czyli dochodzi do procesu tak zwanej dewitalizacji, za który to proces odpowiedzialny jest hełm wirtualny. Więc ludzie potrafią przebywać w grach i po 4 dni. A ponieważ siedzą w tych grach, mieszkają w tych grach, bawią się w tych grach, więc tam powstają problemy. Wszędzie, gdzie są ludzie, rodzą się problemy. A gdzie rodzą się problemy, potrzebni są ludzie, którzy te problemy rozwiązują. I takimi ludźmi są Game Decy. Torquilla Amora, główny bohater granicy rzeczywistości, jest Game Deckiem. Jakie światy sensoryczne odwiedza Game Deck? No to są bardzo różne światy. Wystarczy wyobrazić sobie, co moglibyśmy spotkać w światach sensorycznych i tam to znajdziemy. To są areny e-sportowe, które dzisiaj możemy obserwować w naszych współczesnych grach, ale te areny e-sportowe tam są troszeczkę inne, na przykład Gouda Bets, w której to arenie gracze odczuwają realny ból.
Są to też światy nielegalne, w których można naprawdę zginąć, na przykład Happy Hunting Grounds. Są to miejsca schadzek, jak na przykład Paradise Beach. Są to miejsca, gdzie można realizować takie potrzeby, do których normalni ludzie niezbyt chętnie się przyznają. To jest na przykład świat Twisted and Perverted. Światów jest bardzo dużo i wszędzie tam, gdzie Torquil jest wzywany, odpłatnie rozwiązuje pewne zagadki. Jest wynajmowany i przez graczy prywatnych, i przez duże korporacje, firmy, na przykład, żeby rozgryźć problem jakiegoś sabotażu w nowo powstającej grze. No i na tym polega zawód Game Decka. I z opowiadania na opowiadanie, bo tych opowiadań jest 13, poznajemy coraz lepiej i jego samego, i jego przyjaciół, i to, w jakim świecie żyje.